Zapadła decyzja, że idziemy do Stanów. Na temat tego wyjazdu. No, cykam się. Cykam się. Czego się że cykasz? Nas nie wpuszczą. Tylko tak właściwie. Ja się cykam, że tam grasują jakieś amerykańskie psycho. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Hamulce, oleje w mostach. W skrzyni biegów nie robiłem, bo podobno był robiony. A jest automatyczna, więc... czasem trzeba zrobić. Rozrusznik, który padł, został wymieniony pod sklepem. Teraz mi coś jakby na złość bije na kierownicy. Nie? Chyba, będę musiał się zatrzymać. Nie wiem, sprawdzić te śruby, czy się nie poluzowały. Się dokopać do tego klucza. No ale co chciałem jeszcze? Oto ten pewnie jechał, co buduje dom. Nic, no wszystko zrobione, auto musi dojechać, a ja na to patrzę tak, że się nic nie zmieni za granicą. Wszyscy będą mówić po angielsku i inne tylko rejestracje samochodu. Może dopiero gdzieś tam bliżej San Francisco będzie widać jakieś różnice kulturowe. Ostatnie ujęcie z Kanady. I już tam powiewa flaga. Prawo, tak? Hours later.
A więc tak, 9 września, jesteśmy w Ameryce, w USA, jakimś cudem. Wczoraj przekroczyliśmy granicę, przejeżdżając z Kanady przez King's Gate. Trwało to dłużej niż kiedykolwiek przekraczałem granicę, nawet w 90-tych latach w Europie. No ale o tym może innym razem coś więcej, bo można opowiadać. A nie, idź pan. Ale Ameryka przywitała nas takim leśnym, darmowym kempingiem. Kemping, jakich wiele tutaj czy w Kanadzie. Albo to lasy państwowe, albo jakieś lokalne parki, albo national parki, z tym, że większość tych kempingów jest płatna i raczej $20 to jest minimum, nawet za taki standard jak tu, gdzie ma się w sumie tylko kawałek miejsca do rozbicia namiotu i toaletę, która jest przyjemna, ale jest to po prostu dziura w ziemi. Raczej te wszystkie utrzymywane kempingi są w dobrym stanie, więc wygląda to ładnie i jak jest za darmo, to naprawdę nie ma porównania. Nie widziałem czegoś takiego w Europie. W Australii może, ale rzadko. No ale tyle o kempingu. Chciałem nagrać coś, żeby było dzień po dniu, więc zobaczymy, może się to uda codziennie coś podsumować i coś wrzucić. Dzisiaj jedziemy dalej na południe, a później odbijamy na zachód. Czyli jesteśmy w Idaho, mamy jakieś Coeur d'Alene po drodze. Później chyba przekraczamy granicę stanu do Washington albo Oregon. Jedno z dwóch. I jedziemy przez Spokane w kierunku Portland. Także jak daleko zajdziemy, to się okaże, a plan jest taki, żeby jak najszybciej się dostać na wybrzeże, a później już wzdłuż wybrzeża na dół. Ile się tu wysypie? Trzy takie. Trzy takie? Kopiaste. Trzy kopiaste na jeden taki duży kubek na drogę. Dobra. No, śniadanie było ubogie, bo musimy zrobić jakieś zakupy w Stanach, bo chyba nie można wwozić niektórych rzeczy, więc woleliśmy nie brać nic. Nie wwoziliśmy też żadnych fajek, ani skrętów, ani alkoholu, ani grama. To chyba pierwszy raz w życiu, kiedy jadę gdzieś za granicę bez zapasu. No bez zapasu, bez niczego. Jestem czysty jak łza, a i tak nas to nie uchroniło od stania 3 godziny. No. I tłumaczenie się, po co tutaj przyjechaliśmy? Bardzo dobre pytanie. Także po to tu przyjechaliśmy. Ciężko było uwierzyć, że po to tu przyjechaliśmy. No, póki co niewiele się to różni od Kanady. Te same ptaszki, o właśnie tu się zlatują, te same wiewiórki gonią po kempingu. Słychać było odlatujące gęsi dzisiaj rano, chyba te kanadyjskie. No i widać, słychać było też w nocy jakieś wycie, nie wiem, czy kojotów, czy wilków, ale właśnie tego nie słyszałam. Ale poznaliśmy tutaj ludzi na kempingu z psami. No i te psy w nocy bardzo szczekały na to ujadanie, więc no to tyle. 5 minut. Może woda się i tak nie zdążyła zagotować.
zakopane w lesie takie stare jakieś autka 4x4. Już ich nie będzie widać, ale tutaj się służą chyba do zabawy na tych. Można byłoby tam podjechać, ale nasz overlander ma niskie zawieszenie. Muszę innym razem po lifcie.